cześć. Zapraszamy na kolejny odcinek Wydaje nam się. Paulina, Adrian. Będziemy rozmawiać o Nagrodzie Bookera. Opowiemy Wam o tej nagrodzie, opowiemy o osobach nominowanych, o książkach nominowanych, o tym, kto był w przeszłości, no właśnie, nagrodzony. O polskich pisarzach, którzy gdzieś tam się o tę nagrodę otarli lub ją wręcz otrzymali. Opowiemy o cudownej książce Elif Szafak, która jest w finałowej szóstce i ukaże się nakładem wydawnictwa poznańskiego w przyszłym roku. I której główna bohaterka żyje 10 minut i 38 sekund. Tak, opowiemy Wam trochę o skandalach, trochę o różnych kontrowersjach. O przeciekach, kto może dostać Bookera w tym roku. O przeciekach, o tym, co obstawiają bookmacherzy. Trochę nawiążemy do nagrody, do Nobla i tak. do tego, co się działo z nią rok temu i do tego, że w tym roku będziemy mieli tego więcej. Zapraszamy, oglądajcie. Może zacznijmy od tego, że wyjaśnimy, co to w ogóle jest Nagroda Bookera, zwłaszcza, że są właściwie od niedawna dwie Nagrody Bookera i czasem są mieszane. Widzę, że chcesz wyjaśnić, więc nie będę Ci w ogóle przeszkadzał, nie krępuj się. Nie no, myślałam, że Ty coś opowiesz, na przykład o Międzynarodowej Nagrodzie Bookera. Co to jest? Ja chciałem powiedzieć, że to jest brytyjska nagroda, że to jest jedna z, obok Nobla, myślę, że po Noblu tak naprawdę można powiedzieć, to jest najpopularniejsza. Z drugiej strony można powiedzieć, że te książki bookerowe są ostatnio wszystkie albo prawie wszystkie zostały przełożone na język polski. Przynajmniej te, które wygrywają, ale te nominowane też bardzo często są u nas wydawane. Też bardzo często. I to, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, to co Paulina słusznie zauważyła, że to są książki takie do czytania tak naprawdę. I z tych ostatnich zwycięzców i tych właśnie wydanych w Polsce można powiedzieć, że dużo się czyta w Polsce, tak? Że to są takie nazwiska, które jakiś sukces odniosły. Mhm. Bo to jest na przykład właśnie Richard Flanagan, który dostał Bookera za Ścieżki Północy. To jest Eleanor Caton, która dostała za Wszystko, co lśni. Marlon James, tak? Marlon James za Krótką historię siedmiu zabójstw. Tak. To z ostatnich lat, ale no też klasyki typu Dzieci Północy, Bóg Rzeczy Małych na przykład. Mamy angielskiego pacjenta, który dostał. Pacjent. Tak. Oprócz tego Booker ma swoje, nie, ten główny Booker, o którym mówiłem, ma swoje jeszcze takie nagrody jubileuszowe. Tak. Czyli po ilu latach był Booker? Wydaje mi się, że po 40 latach był Booker Bookerów, a po 50 latach był Złoty Booker. Booker Bookerów był wybierany przez czytelników. I czytelnicy głosowali na jedną z książek nagrodzonych Bookerem w ciągu tych 40 lat. Że tam chyba nie było jurorów. Tak. I wtedy Bookera Bookerów dostał Salman Rushdie za Dzieci Północy, a Złotego Bookera dostał Ondatje za angielskiego pacjenta. Też się tak nie wymawia, nie? Byłem właśnie ciekaw, jak powiesz Ondatje, dlatego powiedziałam dlatego specjalnie mnie zostawiłeś, a moim zdaniem Rushdie. To powiedzmy może, czym w ogóle jest ten Booker. Powiedzmy. Słuchajcie, Booker Prize to jest nagroda przyznawana od, nie wiem, tam, no 50 paru lat. Nagroda brytyjska dla literatury pięknej, czyli tylko i wyłącznie powieści mogą dostać Bookera. Przez większość tego czasu, kiedy Booker funkcjonuje czy istnieje, to była nagroda dla książek wydanych tylko i wyłącznie w Wielkiej Brytanii i w tak zwanym Commonwealth, czyli we wspólnocie narodów. 5-6 lat temu to się zmieniło i dopuszczono książki także wydane w Stanach Zjednoczonych, co dość dużo kontrowersji wzbudziło, zwłaszcza wśród czytelników brytyjskich, którzy poczuli, że ktoś im zabiera ich ukochaną nagrodę i ona nagle się stała międzynarodowa. Co gorsza dla nich, od tego czasu Amerykanie wygrywali też, więc tak faktycznie ich troszeczkę wyprzedzili, ale jurorzy i w ogóle kapituła konkursu, bo jurorzy są co roku inni, argumentowali, że to jednak sprawia, że Booker jest ciekawszy, że nie jest taki zamknięty, że książki mają wtedy lepszy poziom i na razie po raz szósty w tym roku będzie to też nagroda jakby wielonarodowa, czyli też dla pisarzy amerykańskich, ale muszą to być książki wydane w oryginale oczywiście w języku angielskim. Jest też międzynarodowy Booker. Jest. W 2005 roku, co ciekawe, do tej nagrody był nominowany Stanisław Lem. Nie wygrał, ale i nikt o tym praktycznie nie pamięta. Wtedy jeszcze nie był zbyt znany międzynarodowy Booker. To był pierwszy chyba rok. Ale już na przykład ostatnio, w ubiegłym roku, tego międzynarodowego Bookera dostała, o czym wszyscy wiedzą w kraju, dostała Olga Tokarczuk za Biegunów. Tak.
Booker funkcjonuje w taki sposób, że najpierw jest tak zwana długa lista, która została kiedyś tam ograniczona do 12 lub 13 książek, rozumieć, ograniczona, bo kiedyś to było po 20 parę nawet i trzeba było to wszystko czytać, jak się było jurorem po raz kolejny, więc teraz jest 12 albo 13, która tworzy taką długą listę i jest ogłaszana w lipcu. Potem jest krótka lista, czyli lista finalistów i ich jest zawsze 6 i ta lista jest ogłaszana we wrześniu. I w październiku jest ten jeden zwycięzca, który dostanie 50 tysięcy funtów. Tak, i w tym roku również mamy 6 osób nominowanych, i kobiety, i mężczyzn oczywiście. W tym roku więcej kobiet, 4 kobiety, 2 mężczyzn. To tak, jest nietypowe dla Bookerowej listy finałowej. Bardzo dobrze. No to może wymieńmy, opowiedzmy pokrótce, tak? No to zacznijmy może od książki, która jest chyba przez wielu traktowana jako faworytka, dlatego że o niej jest najbardziej głośno, czyli to jest Margaret Atwood o The Testaments. To jest tak jakby sequel, czy ciąg dalszy opowieści podręcznej. Ciąg dalszy dosłownie, ponieważ akcja The Testaments dzieje się 15 lat po zakończeniu akcji opowieści podręcznej. Oczywiście opowieść podręczna jest ostatnio bardzo popularna, dlatego że wszyscy oglądają serial. I w związku z tym książka też na tej fali serialowej chyba do wielu czytelników trafia. Będzie w Polsce podobno, także będzie okazja przeczytać. Będzie w Polsce, ale w przyszłym roku dopiero. Wydaje mi się, że w lutym, tak. Nie za szybko. Tak. Tak. Dużo osób zdąży przeczytać chyba po angielsku. Ja zdążę. No właśnie. Z drugiej strony będzie książka, która już została okrzyknięta naszym po prostu światowym nowym Ulyssesem. Czyli z jednej strony książką niesłychanie ambitną, no można tak powiedzieć. To jest książka. To jest ambitna książka. Dax Newburyport, tak? Dobrze mówię. Lucy Ellman. I to jest książka, która ma blisko 1000 stron. Gdyby wygrała tę nagrodę, byłaby najdłuższą nagrodą w historii. To tak, znaczy, do tej pory to na podium jest wszystko, co lśni Eleanor Catton. Tak jest. A to jest książka, która mało tego, że ma liczy sobie prawie 1000 stron, to jest zbudowana z 8 zdań. Właśnie to by była w ogóle książka, która miałaby najmniejszą liczbę zdań w bookerowej historii. To prawda, byłby kolejny rekord. Kto wie, może będą chcieli pójść na kolejny rekord, bo... Ja w ogóle się zastanawiam, bo to jest taka książka intrygująca dla jurorów, ale raczej odstraszająca czytelników. No rozumiecie, taka gruba książka, która jest właściwie no, takim monologiem wewnętrznym, czy strumieniem świadomości. Ona nie ma akapitów w ogóle, to jest po prostu blok tekstu, tak, więc tak, ciężkie do czytania. Dostaliśmy to do czytania, tak? Tak? Z zapytaniem od agenta, czy jesteśmy zainteresowani wydaniem tej książki, tak? I ja otworzyłem sobie ten plik i czytamy sobie... To jest naprawdę długa książka, proszę mi wierzyć. I to jest lity tekst. Tam, no, tak jak mówisz, dokładnie, tak. Tam nie ma akapitów, tam w zasadzie no, można dostać oczopląsu przede wszystkim, ale z drugiej strony ta książka jest intrygująca. Tak. Naprawdę dobrze się ją, to znaczy dobrze się ją czyta. No, to bym trochę, skłamał. Mnie się jej nie czyta dobrze, ale bardzo dużo mi daje do myślenia, bo to jest książka, to jest monolog gospodyni domowej, ale jednocześnie to jest książka, nie wiem, o Ameryce, o tym, czego się boimy, o zmianach klimatycznych, o tym w ogóle, jak wygląda współczesny świat. Dlatego ten Ulysses może nie jest taki całkiem przesadzony. No ciekawe, czy jurorzy będą tak odważni, żeby nagrodzić właśnie coś takiego. Dobra, następna książka na shortliście to jest powieść Bernardine Evaristo, Girl, Woman, Other. To jest pisarka nigeryjskiego pochodzenia. W ogóle mamy w tym roku na liście finałowej 2 pisarzy z korzeniami w Nigerii. Nie czytam tej książki jeszcze, ale mam w planach. 12 bohaterów, głównie kobiety, i to jest 12 przeplatających się historii ludzi żyjących w Wielkiej Brytanii, takich bardzo różnorodnych, o różnym kolorze skóry, podobno bardzo nowoczesna i nie taka długa jak poprzednia. Druga osoba nigeryjskiego pochodzenia to jest pan, który się nazywa, już przed chwilą okaleczyłem jego nazwisko, więc jeszcze raz, Chigozie Obioma. I jest to pan, który wydał już, to znaczy pan, to jest chłopak tak naprawdę, tak, czy też młody mężczyzna, ma 33 lata chyba w tym tak. momencie. Jeśli się nie mylę, i wydał już w Polsce powieść pod tytułem Rybacy. Tak. Chciałem powiedzieć Rybaki. To taka ulica w Poznaniu. Przez Łukasza. Tak, wydał już książkę, ona się ukazała nakładem wydawnictwa literackiego. I tytuł książki to w wolnym tłumaczeniu na język polski Orkiestra Mniejszości. I to jest taki
retelling i zaraz wrócimy do tego pojęcia, bo mamy retelling też nie kolejny jeden. Retelling, tak? Retelling Odyssey. Myślę, że ty chyba przeczytałaś więcej tej orkiestry, może... Myślę, ja nie widzę tam do końca powiedzieć. Tej Odysei, tak, ale to jest opowieść o takim niezbyt wykształconym nigeryjskim hodowcy drobiu, któregoś dnia po prostu widzi dziewczynę, która chce skoczyć z mostu i ją od tego skoku udaje mu się odwieźć w taki dość nietypowy sposób, a mianowicie pokazuje jej, czym tak naprawdę ten skok z mostu jest, zrzucając z tego mostu kilka swoich najcenniejszych kurczaków. Kiedy kurczaki się roztrzaskują o wodę, to ona jakby zdaje sobie sprawę, że no, to jest takie dość nieodwracalne. I między nimi się coś tam zaczyna dziać, zaczyna tlić. Natomiast on potem wyruszy w podróż. Dlatego ta Odyseja, bo będzie chyba jakimś takim współczesnym, mocno nietypowym Odysem. Więc też intrygująca książka. Ja mówię wam, słuchajcie, wszystkie książki na bookerowej, finałowej liście są zawsze ciekawe i warte lektury. To dla mnie to jest dość dobry wyznacznik tego, co warto czytać. Dobra, co potem mamy? Potem mamy drugi retelling i to jest Salman. Salman, na imię ma Salman. Jak się nazywa, Paulino? Nie wiem, ale jego ścigają różni fanatycy, więc może nie mówmy. Dobra, Rushdie moim zdaniem. Moim zdaniem Rushdie. I wydaje mi się, że słyszałem, jak w Rebisie się tak osoby z wydawnictwa wypowiadały w ten sposób, więc zaryzykuję. Niech to będzie Rushdie. Dobrze. To jest Quixote. Czyli retelling Don Quixota. Don Quixota. Don Quixota po polsku. No nie, po polsku Don Quixota. Właśnie nie. Wojciech Herhalis przetłumaczył do... A nieważne. Nie będziemy w to wchodzić. To jest retelling współczesny Don Quixota. I to jest, tak jak już mówiliśmy, to nie byłaby pierwsza nagroda. Rushdie dostał za Dzieci Północy jednego Bookera, potem Bookera Bookerów. Tak, właśnie Atwood, nie wspomniałam, też dostała już jednego Bookera, a za Opowieść Podręcznej była też nominowana i próbowałam się doliczyć i wydaje mi się, że Atwood jest nominowana w tym roku po raz szósty, a Rushdie, niech ci będzie, po raz w sumie chyba ósmy, ale z tego trzy to były tylko te takie long listy, czyli te pierwsze długie listy, więc w sumie liczy się to, co jest w finale, więc ma o jeden finał mniej niż Atwood, ale tak, ogólnie faworyci na pewno. Moglibyśmy zaryzykować stwierdzenie, że takie retellingi, historie nieoryginalne się po prostu, one się być może nie dostają do finału, może nie są nagradzane. Zresztą w tym roku się dostały. Ale może nie są nagradzane. Rushdie takich retellingów parę napisał, na przykład jego poprzednia książka, która tytułem przypomina trochę książkę Elif Shafak, bo tam to są 2 lata, 8 miesięcy i 28 dni, co łącznie daje 1001 nocy, jest retellingiem baśni z 1001 nocy. No i na końcu książka, za którą najmocniej trzymamy kciuki, czyli najnowsza powieść Elif Shafak. To jest jej 11. książka, ale po raz pierwszy jest nominowana do Bookera, także mam nadzieję, że to jest dobry znak. I ponieważ jestem wielką fanką tej autorki i czytam wszystkie jej książki, mogę z pełnym przekonaniem powiedzieć, że moim zdaniem to jest jej najlepsza książka. Główna bohaterka umiera. W pierwszej scenie widzimy, jak leży w rynsztoku gdzieś w Stambule i zostało jej 10 minut 38 sekund życia. Właściwie takiego balansowania na granicy życia i śmierci, bo jej serce już nie bije, ale jej mózg jeszcze cały czas funkcjonuje. I przez te 10 minut 38 sekund ona będzie wracała wspomnieniami do tego, co działo się wcześniej, czym żyła i co doprowadziło do jej śmierci. I ta historia jest zaskakująco emocjonująca. Mimo, że wiemy, jak się skończy, to nie możemy przestać czytać, bo po prostu chcemy wiedzieć, jak to się stało, kto ją zabił, dlaczego. I potem jeszcze jest cała dłuższa opowieść o tym, co się stanie z jej ciałem, czy ono zostanie z tego rynsztoka wydobyte i w jaki sposób. Więc brzmi to wszystko tak trochę przerażająco, ale to nie jest jakaś bardzo przygnębiająca książka. To jest bardzo poruszająca, grająca na emocjach, ale momentami nawet zabawna. To prawda, zgadzam się z tym, że jest zabawna. To jest taka, myślę, barwna mozaika, bo tam w zasadzie jedna minuta to jest jeden rozdział. Tak. I oprócz tego, że ta książka opowiada o jej życiu, to opowiada też o losach w dużej mierze jej przyjaciół, no, którzy są dużą częścią tego jej życia. I każdy z jej przyjaciół to jest taki zupełnie barwny ptak, można powiedzieć tak. To jest zupełnie osobna, wielka historia.
Wydaje mi się, że bardzo ciekawe jest to, że właśnie Szafak za tę książkę dostała nominację, a nie na przykład za Benkartę ze Stambułu, który był w sumie jej takim największym hitem. Ale może musiała jednak trochę poczekać, zanim jurorzy ją dostrzegli. Aczkolwiek jurorzy Bookera są kapryśni, doceniają debiutantów, doceniają faworytów, doceniają młodych i starszych pisarzy. Także w tym roku mamy właśnie raczej faworytów na liście. Zobaczymy, oglądajcie z nami potem Bookera. Będziemy oglądać wspólnie transmisję. Relację live powinniśmy sobie live, z komentarzem. Tak, tak. Podobno jakaś księgarnia coś namieszała z tą Atut, może opowiesz. No właśnie są takie dziwne plotki, które jurorzy Bookera starają się dementować. Zobaczymy tak naprawdę, czy to jest plotka, czy prawda. A mianowicie, jedna księgarnia brytyjska ułożyła ładnie na stoliku książki nominowane, czy znajdujące się w finale Bookera. I na każdej książce jest naklejona ładna naklejka, czyli finał Nagrody Bookera, a na jednej książce jest napisane zdobywca Nagrody Bookera, czyli winner, i to jest na książce Margaret Atwood. Więc zrobił się wielki szum. Czy to możliwe, że wyciekła informacja o tym, kto zostanie w tym roku zdobywcą nagrody? Natomiast jurorzy zarzekają się, że jest to niemożliwe, dlatego że oni jeszcze tej książki nie wybrali i spotykają się dopiero w drugim tygodniu października, żeby tego wyboru dokonać. Także zobaczymy, czy to prawda, czy też nie. No dobrze, trzymamy kciuki za Elif Szafak i za Bookera, a ponieważ akurat dzisiaj jest przyznawana druga bardzo ważna, chyba nawet ważniejsza i zdecydowanie bardziej znana nagroda literacka, czyli Nobel, to może parę słów na temat tego, dlaczego dzisiaj poznamy aż dwóch laureatów literackiej Nagrody Nobla. No tak, Nobel się skompromitował, mogę tak powiedzieć? No myślę, że chyba trzeba tak powiedzieć. W ubiegłym roku była wielka afera, teraz ludzie piszą już reportaże na ten temat, już niedługo będzie można przeczytać więcej. W każdym razie komisja noblowska skompromitowała się, ale członkowie pozostający tam chyba do dziś dzień, można powiedzieć, że na tyle się zreflektowali, że odwołali tę nagrodę, tak? W ubiegłym skompromitowała roku. Się, ponieważ jeden z członków Szwedzkiej Akademii po prostu molestował seksualnie podobno, nie wiem kogo, swojej koleżanki. I w tym roku dostaniemy, to znaczy zostaną ogłoszone dwie zwyciężczynie, dwóch zwycięzców. W każdym razie dwie osoby dostaną tę nagrodę, tak? Tak. I oczywiście też mamy swoich faworytów. Trzymamy kciuki z całej siły za naszych autorów. Pomimo, że no, powiedzmy sobie szczerze, na liście trochę wbrew buchmacherskiej się nie znajdują, ale ja bym bardzo chciała, żeby Nobla dostała Annie Proulx. Uważam, że to jest wspaniała pisarka i Drwale to jest taka wielka powieść na początek XXI wieku, która po prostu na Nobla zasługuje. I Kroniki Portowe też tutaj chciałbym jeszcze wtrącić, no bo to już jest klasyk, ale Noble są chyba bardziej za całokształt, prawda? To jest taki... Właśnie różnie. Są pojedyncze przypadki, kiedy Nobel jest przyznawany za konkretny tekst, ale to jest rzadkie. Tomasz Mann chyba za Buddenbrooków dostał, ale dobra. Eliot, T.S. Eliot dostał na przykład za jeden poemat Ziemia Jałowa. Ale to jest, jaki to jest poemat? No i oczywiście wszyscy trzymają kciuki też za Olgę Tokarczuk, która się znalazła na liście bukmacherskiej i przynajmniej obstawiając tydzień temu za jednego... Chyba funta można było dostać 10, jeżeli Olga Tokarczuk dostanie tego Nobla, więc... Tak, jest dość wysoko, chyba na 8. miejscu. W ogóle czujecie, jakie to jest piękne, że są kraje, w których obstawia się normalnie w zakładach sportowych to, kto dostanie Nobla, kto dostanie Bookera, kto dostanie Pulitzera. Co byś obstawił w takim razie na Nobla? No to jest... Pomijając oczywiście Annie Proulx, bo wiadomo. No to jest zawsze strasznie trudne pytanie. Ja lubię słuchać, jak dużo mądrzejsi ludzie ode mnie rozmawiają na ten temat. Jakiś czas temu byłem na panelu z Ryszardem Koziołkiem i Ryszard Koziołek właśnie wypowiadał się i mówił, że no to się nie da. To jest takie pytanie, że no, ludzie od niego wymagają, że on będzie miał dobry strzał. No on w tym roku, nie wiem, strzela Bob Dylan. I w tym roku dostał Bob Dylan akurat. Ja nie mam pojęcia. Więc nie chcesz tak strzelić. Ja obstawiam Olgę Tokarczuk. Ja obstawiam Annie Proulx. Ale prawdę powiedziawszy, to najbardziej lubię, kiedy Nobla dostaje ktoś, o kim nigdy nie słyszałam. Naprawdę, bo to jest takie otwarcie nowych drzwiczek i tam się kryje jakiś interesujący pisarz, którego w Polsce może nie wydawano. Jak wydawano, to nikt o nim nie słyszał i można go poznać. Tak było na przykład
parę lat temu Lecklecio, też na pewno się tak nie wymawia, dostał Nagrodę Nobla i dla mnie to była zupełnie nowa znajomość literacka, także bardzo lubię takie nieznane nazwiska. Słuchajcie, oglądajcie z nami w takim razie wieczorem 14 października, oglądajcie z nami transmisję na żywo z Londynu, będziemy ją udostępniać na naszym fanpage'u, na stronie wydawnictwa poznańskiego na Facebooku. Zachęcamy do trzymania kciuków za Elif Shafak. To można jeszcze obstawić w zasadzie, jak ktoś jest oczywiście poza granicami Polski, bo w Polsce to chyba jest nielegalne. Nie? To może nie powinnam namawiać do obstawiania. Prosimy obstawić, dlaczego nie? A przynajmniej w komentarzach możecie obstawić. Jeżeli Elif Shafak wygra, to myślę, że spośród osób, które zostawią komentarze, pewnie wybierzemy kogoś, do kogo jakąś niespodziankę książkową wyślemy. Czytajcie wszystkie książki nominowane, szczególnie oczywiście ze szczególnym uwzględnieniem Elif Shafak. Oglądajcie z nami transmisję, kiedy? Jeszcze raz? 14 października wieczorem. Tak, która będzie u nas na kanale Wydawnictwa Poznańskiego. I to wszystko. Subskrybujcie, komentujcie nasz filmik i klikajcie łapki w górę. A jeśli czytaliście jakieś książki z tegorocznej shortlisty, to podzielcie się swoimi opiniami. Bardzo chętnie przeczytamy. Cześć. Poczekaj. Trzeba powiedzieć coś jeszcze. Zasubskrybujcie. Ja uwielbiam to słowo. Po prostu tyle razy, ile oplułem się przy słowie zasubskrybujcie, to nie oplułem się chyba w życiu.